Witam wszystkich bardzo gorąco w drugim odcinku w grze Rimworld z modem Hardcore SK. Z tej strony GM4 i zaczynamy. W ostatnim odcinku zaatakowała nas grupa, jak widzicie tutaj, bandytów. Udało mi się ich atak powstrzymać ledwo, bo już tutaj można zauważyć, że w tym trybie gry od razu już są ataki te dużo mocniejsze, aniżeli to było jeszcze w tej podstawowej wersji gry. I teraz tak, tutaj mamy dosyć mało, widzę, mięsa, więc trzeba się tym zająć szybciutko. Więc kilka osób będzie musiało iść na polowanie. Myślę tak, 1-2 osoby na polowanie. Kilka osób musi zająć też wydobyciem drewna, bo mamy go bardzo mało. Właściwie wcale. Potrzebujemy to dosyć szybko zająć się wydobywaniem kamienia, żeby właśnie robić z niego... O, tutaj mam, tylko to może z drewna, a nie mogę jeszcze. Żeby zrobić sobie właśnie kilka rzeczy. Na przykład będę potrzebował stołu do tworzenia broni, bo w tej grze, żeby strzelać z łuku, to trzeba mieć jeszcze strzały. Tutaj oni mi tam parę strzał zostawili, ale to oczywiście jest za mało, żeby nam to na dłuższą metę wystarczyło. Także teraz się zabieram do pracy i widzimy się za chwilę. Pomyślałem sobie, że jeszcze sobie dodaję niki swoim właśnie ludziom, żebym potem szybko wiedział, kto jest od czego. To widzę, że jeden z bandytów przeżył, a właściwie wstał sobie i sobie idzie do domku. A myślę, że nie będziemy go atakować. Tutaj jest taka mechanika, że kiedy on opuści naszą mapę i zrobi to sam, to wówczas będziemy tutaj mieli punkty, że udało nam się jakby polepszyć z tą frakcją od parę punktów nasze stosunki. Jeśli chodzi o strzały, mam 3 strzały trujące i 34 wybuchowych. One są dużo droższe w produkcji, aniżeli zwykłe. Ale skoro takie mamy, to musimy je sobie wziąć, żeby strzelać. Robi się to tak, że trzeba sobie po prostu w assign tutaj zmienić po prostu loadout. Zwykle robię to tak, że ustawiam sobie po prostu loadout o nazwie tej osoby, Green. Tutaj musimy sobie znaleźć teraz broń. W ogóle jakie to są łuki, momencik. Oni mają oczywiście tutaj łuki te recurve, czyli refleksyjne. Do tego trzeba jeszcze dodać strzały, najlepiej tamte wybuchowe. Żebyś tak miał zawsze przynajmniej, nie wiem, powiedzmy 15. Myślę, że narkotyki są ci niepotrzebne. I w ten sposób on może sobie teraz biegać. Tutaj już sobie go przypisałem i teraz on powinien sobie te wszystkie rzeczy swoje podnieść. O, właśnie idzie sobie teraz, to podnieść strzały. A chyba wziął nie te strzały, co trzeba, widzę. Oczywiście, tu powinny być strzały nie trujące, tylko tamte drugie. Teraz będzie dobrze. Idziemy go zabrać na polowanie. Chodź tutaj. Poluj sobie. I jeszcze będę potrzebował, kto się bije. Kto się bił u mnie? Ty się biłeś? Nie ma żadnej broni. Szybko weź sobie gierkę. A ty tutaj idziesz sobie postrzelać do tych antylop. Tutaj mamy, jak widzicie, właśnie 2 koziorożce, 3 nawet. Więc tak, Green sobie podejdź trochę bliżej jeszcze może. I strzelaj sobie. O, to jest mocne. Znam, że tego się nie spodziewałem. Nie no, kurczę, jak na strzała to bierze, to jest świetna broń. Dobra, teraz trzeba ich się pozbyć. Dobra, tu może zacząć nosić. A, idzie się umyć, widzę. Dobra, to idzie umyj. Ty już dźwigaj. Co ty chcesz teraz zrobić? A, chcesz mleko wziąć. Dobra, ale najpierw weź zanieść koziorożca. Tak samo ty. Dobra, i szybko niech się jedna osoba weźmie za rąbanie drzewo. A, już się wziąłeś za rąbanie drzewo. Bo nie mamy rozpalnego ogniska i przez to nie możemy sobie zrobić tego jedzenia teraz. Tutaj właśnie Sandfield kończy brać mleko. O, właśnie zabrał mleko. O, widzę, że najwyższa pora nazwać naszą wioskę i nazwę naszej społeczności, naszej frakcji. Nasza frakcja będzie się nazywała może Koloniści GM. Nasza wioska będzie się nazywać może Hardcore SK.
Zebrin się już zabrał za zrobienie desek, a Handbrand nie to, nie te wyrzucone mięso. Wiedził nas, widzę, handlarz, za ma dużo tych grysów szablożemnych, ma jakiegoś misia polarnego, już z nim porozmawiajmy. Najlepiej sobie widzę, on radzi, więc sobie chodź z nim porozmawiaj. Zobaczymy, co ma ciekawego na sprzedaż. No tak, też masz bumrat. A, bumrat to takie stworzonko w tej grze, z którego można potem pozyskiwać takie cenne dosyć paliwo do niektórych wycisków. Mamy właśnie tutaj te bumpalupy, gdzie działają w taki sposób jak właśnie bumrat, czyli taki szczur. Misie, strzałki, no to raczej tego się nie będziemy pozbywać. Strzałki. Kontrola narodzin? Aha, zapobiega zaciążeniu w ciągu na 5 dni. Dobra, chyba te strzałki tylko sprzedamy, bo za bardzo nic innego nie mamy. Pieniędzy też nie mamy za bardzo, żeby coś od nich kupić ciekawszego. Ewentualnie można by jeszcze tutaj sprzedać jakieś inne rzeczy, ale skóry no mogą się później przydać. Chociaż na dzień dzisiejszy jeszcze tak szybko nie będę craftował, więc sobie przydajmy. Czy coś ciekawego mają, żeby pod niego kupić? No to nas kompletnie nie stać. Teoretycznie jakiś miecz można by kupić. Na przykład... Nie, w sumie nie, bo na żadnego nas nie stać. Także nic sobie więcej nie odkupimy. Tutaj sobie nie jeszcze trochę pochodzą, bo te w razie ataku to będą też mi pomagać się bronić. Tutaj też taka opcja dismiss, żeby sobie poszedł, ale myślę, że tego nie będziemy robić. To się okazuje, że tutaj to jeszcze jest pomieszczenie zaklasyfikowane jako pomieszczenie na zewnątrz, bo tutaj mam jeszcze kamień, muszę go zniszczyć, tutaj wybudować ścianę. Ja widzę, mamy takie umiejętności jak na przykład produkcja prądu, że może biegać w kółku tak jak chomik. Trzeba zająć się też pułapkami tutaj już, bo już mamy z tym mały problem tutaj z atakami. Proszę sobie troszkę też zrobić firewooda, czyli drewna pałowego, bo dzięki temu mamy troszeczkę lepsze właściwości, znaczy w sensie można uzyskać więcej kaloryczności z tej samej ilości drewna. Tutaj tak samo sobie ustawimy filtr, żeby paliwo tylko było wyłącznie właśnie ten firewood, a reszta nie. Ewentualnie jeszcze węgiel, ale jeszcze go nie mamy. Zresztą można później robić sobie też właśnie węgiel drzewny z drzewa po prostu, ale jeszcze nie mamy do tego odpowiednich rzeczy. Tak widzę, jakimś cudem wlazła nam do budynku wiewiórka, więc trzeba ją też będzie szybko rozwalić. Chodzi sobie ją zjemy. Musiałem zablokować nasze... starczy. Nasze... zioła lecznicze, ponieważ później wykorzystamy, żeby zioła pozyskać. A nie, w sumie ma nawet, dobra, to odblokuj. O, to zobaczcie, tutaj wlazł tygrys i to jest od nich i mi zżera mięso. Trzeba stąd chyba wygonić, bo nam ciągle tutaj zżerać nasze jedzenie. Ta jedna z osób ma już dosyć, widzę, duże ryzyko załamania, a to przez to, że nie mam w ogóle żadnych rzeczy do rekreacji, z tego powodu jest bardzo, bardzo nieszczęśliwe. Więc sobie musimy szybko coś takiego wybudować. Tak, muszę go przypilnować, żeby go przypadkiem tygrys nie chciał zeżreć. Wygląda na to, że dołączył do mnie jeden miś polarny, właśnie tutaj się błąkał. Wygląda na to, że już jest całkiem dobrze wychowany. Ale nic nie umie. A na razie no, będzie mi ciężko go tutaj w jakiś sposób utrzymać, tego misia, tym bardziej, że jest sam. Gdyby był z panią misiową, to wtedy można by ewentualnie się nad nimi zastanowić, bo wówczas no, można by z nich na przykład robić na handel, w sensie je rozmnażać, natomiast jak jest sam, no, to niestety musimy go zabić, żeby mieć z niego mięso. W okazji futro, chociaż futro nie wiem, czy mi się przyda, przynajmniej na teraz, więc trzeba będzie go ubić. Ale wielka mi go szkoda mimo wszystko. Wybudowałem pierwszy stół do
cięcia drewna. I tutaj musimy sobie w takim razie teraz wybrać, żeby nam przerabiał bazaltowe na bloki te kamienie, więc rób to do momentu, aż będziesz miał ich, tak powiedzmy, no i co mam ich dużo, które wsadziłem, tak z 200 myślę jest dobrą ilością. A to po to, bo będę potrzebował sobie wybudować tutaj do broni Weaponcraft. To sobie będziemy musieli za chwilę wybudować. Musimy odczekać, aż sobie to przerobi tutaj, bo to potrzeba 120 bloków, więc chwilę to potrwa. O, już się zajął tym. Może zróbmy ci jeszcze stołek, żeby nie siedziało na ziemi. Pierwszy stół się też przyda. Na razie będą mieli tutaj stół na zewnątrz, bo jeszcze nie mam tyle miejsca, żeby i posadzić gdzieś w domu. Także ze dwa może stołki. Muszę szybko zabić misia, bo nam widzę je w oce. Dobra. Bardzo muszę go zanieść. Taki fajny trik, że na przykład jeżeli nie chcemy, żeby nosił tutaj te bloki, można tutaj przestawić, to i wtedy będzie rzucał je po prostu pod siebie, kiedy skończy. A właśnie w ten sposób. Zrobił to, jak mi tutaj leży. Teraz tutaj trochę pobrać sobie stąd. W zasadzie tą całość może zróbmy. Przejmijmy to wszystko. I to chcę, żeby mi przenieśli właśnie tutaj. Zrobili to sobie właśnie. O, w ten sposób. Właśnie widzę, przybyły raptory. One są właśnie takie, że bardzo dużo żrą. Zawsze przychodzą w trójkę. Więc chyba trzeba będzie zamknąć tutaj im drogę, żeby te przypadkiem nie wchodzili. Może nie w ten sposób. O właśnie, to myślę, że to powinno wystarczyć. Teraz to już trzeba tam dać. Może to jest coś green. Powinno najpierw to robić. Dobra, teraz właśnie tutaj na sekundę, tylko po to, żeby się drzwi zamknęły. O właśnie. Się też muszę zająć jednym z naszych kolonistów, bo mu jest bardzo gorąco. Musiałem to przeoczyć. Mianowicie, no zobaczy, że jest mu gorąco. I oprócz tego ma już udar. Więc trzeba mu trochę zdjąć tych ciuchów, bo widzę, że ma na sobie jakąś czapkę, widzę. Zdejmę ją z siebie. I nie, to ta czapka, widzę, jest pod tym względem najgorsza, tak się wydaje. Jak mu daje izolację? O, 10 stopni aż. To jak mu daje izolację? 13, trzeba to wyrzucić. Boczkę też wyrzuć. Dobra, już powinno być lepiej. Mam dalej z nim problem, bo on zobaczy, że maksymalna temperatura, w jakiej czuje się komfortowo, to jest 29 stopni. Mimo że już go tak dosyć mocno rozebrałem, że w zasadzie chodzi o tej kuteczce, takim znaczkiem widzę. Chyba że została noszona przez trupa, ale to nie że o to. Zobaczcie sobie. On ma tutaj, to ubranko daje mu 7 stopni jeszcze więcej, więc to trochę chodzi go, można to powiedzieć. Natomiast mamy teraz temperaturę 33 stopnie. I jest dopiero wiosna, więc może być ciężko, przyzna, bo nie wiem, jak się teraz schłodzić. Jeszcze nie mam żadnej technologii, która by mi pozwalała się schłodzić w jakikolwiek sposób. Oczywiście mam te passive coolery, chyba będę musiał jakiegoś go wybudować w sumie. A jednak coldstone jest zwykłe, widzę. Więc sobie tutaj go postawmy. Czym prędzej. Tutaj leży dosyć dużo drewna, ale boję się po niego wyjść, bo tam sobie chodzą w zasadzie dalej te raptory, więc na momentu, kiedy sobie stąd nie pójdą, raczej muszę coś tutaj wyrąbać z bliska. On coś tam w stanie sobie wybudować stół do wybroni, więc sobie szybko tutaj postawimy. Widzę, że na szczęście trochę spadła temperatura, więc sobie damy radę. W takim razie to można w takim razie wybudować gdzieś tutaj. Natomiast tutaj, no tutaj sobie zrobimy wtedy naszą taką spiżarkę.
Udało mi się tutaj odkryć, widzę kilka rud. Tutaj mamy rudę, zobaczcie, anglesite to jest ołów. Tutaj mamy rudę chyba gdzieś, o w tym miejscu mamy rudę miedzi. Potem tutaj gdzieś widziałem rudę węgla, o właśnie to jest ruda węgla, ją łatwo znaleźć, znaczy ruda, no po prostu węgiel. Potem tu mamy chyba jeszcze węgiel. Gdzieś tu jeszcze widziałem, tu mamy chyba żelazo. Tak, tu mamy żelazo bliżej dużo. Kolejny węgiel. I tutaj gdzieś widziałem jeszcze nikiel. Tak z grubsza na szybko to co znalazłem na tej mapie, jeśli chodzi o nasze surowce, które są na wierzchu. Tu jest żelazo, węgiel, dobra, aha, tu też jeszcze jest. Aha, tu są sprasowane komponenty. Tu coś mam jeszcze, znowu żelazo. Oczywiście to występuje też głębiej, ale to co jest na wierzchu, to dzięki temu jest łatwiej to zawsze wydobyć. Zabieramy się też za jakiś czas za wykopanie. Tutaj widzę, że jeden z tych właśnie raptorów chciał zaatakować grysa szablozomnego i widzę, że całkiem mocno oberwał. Prawdopodobnie wygrał, bo nigdzie tu nie widzę, zresztą ich było 3 te raptory. A ile zostało te raptorów w ogóle? Po 2, czyli jeden musiał umrzeć i go chyba ktoś musiał zeżreć. Być może on, bo pewnie jest kanibalem. Pewnie jak ten umrze, to go też zje zaraz. Widzę, że mi zgniło mięso. Niestety. No tutaj leży nas tygrys, widzę. To dosyć mocno pokiruszowany przez raptory. Jak uda się, to dałoby się go w sumie stąd zabrać, ale nie wiem, gdzie leży ten raptor jeszcze jeden. Być może gdzieś tu jest jeszcze. Wydaje się, że już go tutaj nie ma nigdzie. W związku z czym już otworzyłem sobie drzwi, żeby moi koloniści mogli zabrać tam to jedzenie. Dobra, mamy zbudowany pierwsze nasz pierwszy stół do budowy broni, więc musimy zrobić kamienne strzały. To się robi dosyć łatwo. Był until, a może tak 50. 50 strzał. Co ty potrzebujesz do nich? Potrzebujesz kłody i potrzebujesz jeden stone chunk, czyli jeden kamień. Więc nie jest to jakieś drogie, więc zrób je. Od razu może zrób jeszcze łuk, bo tu chyba też się da zrobić łuk, zdaje się. Ale tylko krótki niestety. No dobra, to zróbmy krótki. Nawet zróbmy dwa może. Jeden będzie potrzebny nam do wybudowania takiej tarczy strzeleckiej. Dobra, drewno mamy jakieś. Okej. Okay. To dwa, bo właśnie tutaj jak sobie zbudujemy joy, to mamy takie coś i to do tego. A nie, nie jest, widzę. Wymagane. Kiedyś do wybudowania tego był potrzebny łuk, teraz widzę nie jest, więc śmiało można jeden zrobić. No i się Green zajął właśnie budową naszego łuku. No i trzeba wybudować kolejne łóżko, bo u nas Sentry nie ma swojego łóżka. Musi spać na ziemi, jak widzicie. Już chyba wstał, widzę. Ale chwilę temu sobie jeszcze leżał i spał na ziemi. I przywitał nas kolejny trader, sprzedawca. Zobaczymy, co ma na handel ciekawego i czy cokolwiek będziemy w stanie w ogóle kupić od niego. Dobra, mamy zbudowany łuk, więc najwyższa pora, żeby Red sobie się też wyposażył w łuk, więc sobie go weźmiemy. Red. Ty musisz nosić tutaj bow, short bow, krótki łuk, o, tak. Tutaj będą. Tak, i do tego jeszcze strzały potrzebujesz. I zwykłe kamienne. I tak weź sobie tak może z 30 może. Niech będzie. W takim razie kto mi jeszcze strzela? Mi ktoś jeszcze strzela, jeszcze jedna osoba. Green. I ty green też zamiast tych strzał wybuchowych. Albo dobra, oprócz nie sobie może wejść jeszcze kilka tych strzał normalnych. Też tak do 30. Albo 20 może, bo ty masz też normalne strzały. Dobra. Teraz na szczęście tutaj przyszli, a nie do mnie do bazy, więc nie będą mi nic wyżerać. Zobaczymy, co mają ciekawego na sprzedaż. Koty, psy. Psy są fajne, można je nauczyć, żeby przynosiły rzeczy, ale jak widzicie, kosztują 1000 zł. Czopardy, a my tutaj nie mamy, mamy tylko 90.
Trzeba opłynąć trochę te strzały na przykład, one są w ogóle nic nie warte. Siano, niekoniecznie, mięso, nie. Jabłka, pitch to są brzytwinie. Komponenty na pewno nie, skórę jakąś można sprzedać może. Bo mamy trochę i dużo, heavy fur, to może na zimę się przyda. Zwykłą skórę można trochę opchnąć. Tak samo tą. Raptora jest bardzo droga te, zobaczcie. Kabul, to są takie chyba kamyczki, nie? Co tutaj? To na pewno nie. O, mam, widzę dwa kryształy. Na razie przydają później. Nasionka, właśnie, jakie masz nasionka? Nasionka siana, to na sobie pozyskać strawy. Pobra, to są drzewa. Niekoniecznie, broskwinie niekoniecznie. Grape niekoniecznie, nas to nie interesuje. Jakie masz jeszcze ciekawe? Można zrobić marihuanę. Grzyby, to są takie też grzyby, tylko oni się potem robi bardzo dobrej jakości ubrania. I wild rose, dzika róża, rhododendron, hypericum, to jest, służy chyba tam do jakichś zamasowanych też medycznych rzeczy. O, to jest, widzę, że nie masz nic ciekawego, więc nic od ciebie nie kupimy. No i mamy raid. Ilu jest ich? Trzech. Jakie mają bronie? Widzę, masz jakiegoś Morgensterna. Masz moczugę. Masz chyba włócznię jakąś. Ale też chyba nie da się ją rzucać. Chociaż, no nie wiem, nie wiem. Więc jak będą to szli, to mam nadzieję, że biegną. Chociaż tutaj oni mi obronią, nie? Jest tutaj dużo, mają jakieś dzikie zwierzęta. Mam tylko koty jakieś małe. Ale to taki jesteś dziki, nie? Masz jeszcze łowicę, to ty sobie poradzisz. I wielki, ty też taki koksu, też koksu. To masz łuk, a sobie poradzą z nimi bez problemu. W razie czego będziemy wspierać tutaj. Widzę, że gonią jednego z psów. On poszedł chyba coś zeżreć. O nie, zostaw te pieski. A tutaj sobie radzą. Dobra, uciekają. Postaram się uratować te pieski, tylko zobaczę, jak sobie radzą. Z tymi będzie ciężko, ale tego jednego powinniśmy uratować. Niestety jeszcze nie mam żadnego bandaża, żeby go uleczyć, więc spróbujemy go uleczyć w sumie tym naszym hilrotem, tym ziołem leczniczym. Więc już to sobie idzie tutaj, zaraz go spróbujemy wyleczyć. Pokaż co potrafi, zaraz się tam zajmiemy. Dobra, widzę, że się udało. Masz jeszcze coś? Może spróbuję jeszcze którego z nich, może. No, spróbujmy. Tu jesteś, to w sumie weź go, to zabierz do bazy już. Widzę, że jeszcze jest jeden leży kolonista, właściwie ten przybysz, więc go spróbujemy jakoś wyleczyć. Weź go. Prawie tutaj na szybko jedno łóżko kolonistów przerobiłem na łóżko medyczne, żeby go w międzyczasie wyleczyć, jak tutaj pieski. Pewnie zaraz umrą, trzeba będzie stąd zabrać. Mam nadzieję, że zaraz wstanie który z nich. Dobra, ty się zamień może tym pieskiem, weź go ze sobą. Dobra, trzeba go wyleczyć. Jakiegoś zakażenia na razie nie widzę, na szczęście. Widzę, jeden z moich kolonistów upadł i musimy go podnieść. Właściwie to najprościej byłoby go rozebrać, bo znowu się kurczę ubrał. Troszeczkę taki, można powiedzieć, debil, bo jest lato 35 stopni, on chodzi kurczę ubrany. Dobra, jednak tylko spał. Więc chodź tutaj, musi się rozebrać z ubrań. Tutaj jak widzicie, nasz piesek już prawie jest wyleczony. Pomyślałem też, że w międzyczasie można by go w sumie wyciągnąć jego ciuchy. A nie! A, myślałem. Kiedyś był taki błąd, że jak kiedyś się rozebrało tutaj właśnie jakiegoś członka innej frakcji, to nie było z tego powodu żadnej kary, a można było mu zabrać ubrania.
Ale teraz widzę, jak tak zrobimy, no to będą źli, no to... To szkoda, a co miałeś ciekawego w ogóle? Zobaczmy, jakie szmaty widzę, no to nic. O, udało nam się wybudować ten passive cooler, czyli chłodnik, chłodzacz. Tutaj zawsze widzicie, tu już jest 15 stopni, macie, w tym miejscu macie temperaturę. Tutaj 15 stopni, 14 nawet, a tutaj mam 26, więc całkiem nieźle chodzi. Tutaj wylazło wiele krabów. Niestety kraby mają to do siebie, że są dosyć niebezpieczne, przynajmniej na tym poziomie gry. Mają przede wszystkim bardzo mocny pancerz. Wiem, że są słabe, ale mają bardzo mocny pancerz i to przez to są dosyć wytrzymałe. O, zobaczcie, że nasze ziemniaczki już wyrosły, więc mamy całkiem sporo. Co mogę zrobić z takich ziemniaczków w ogóle? No i chyba... O, mogę zrobić sobie węgiel drzewny, widzę. Rybę mogę zrobić... O, można coś w sumie wękować, zapomniałem o tym. Fried assort. Chyba to będę mógł zrobić. Czyli smażone jakieś rzeczy. I to do tego potrzebuje basic wood, food, czyli podstawowe żarcie. No to mamy akurat ziemniaczki. Dobra, to zróbmy z tego. No 10 może. A jakby ktoś pytał, czemu mam ognisko na zewnątrz, a nie w środku? Bo w tym modzie ognisko ma to do siebie, że daje też troszeczkę dymu. Kiedy będę miał ognisko w środku domu, to będzie dym, a dym, który mam w domu, może powodować różne choroby. A tak tutaj się ten dym jakoś roznosi, więc nie jest czuć. No, widzę, że uzbiera red nasze ziemniaczki. Trzeba zaraz też będzie wybudować maszynę do, znaczy no, stół do wydobywania nasion. Sobie go postawimy, może z drewna, bo może stali nie mamy zbyt dużo. Robi powoli ciasno w tym pomieszczeniu. Przecież to może stać na razie na zewnątrz. Z powodzeniem całkiem. Gdzieś, no tutaj no, może spać sobie. A nie, zobaczcie, mamy tutaj nasionka, widzę. Miałem ich 30 na początku, jeżeli będzie teraz ich więcej, no to tak, będzie chyba troszeczkę więcej, czyli jest szansa tam 1% gdzieś, znaczy w sensie 101% szansy, że będzie mieć więcej, więc wygląda na to, że to jest całkiem opłacalne. Od razu może troszeczkę tą farmę powiększymy. O, bym zrobił pemikan, bo pemikan może trochę dłużej leżeć, jak to mięsko. To zaraz się zepsuje, więc trzeba będzie szybko zmienić proces, jak się uda. Powyżej. To zablokuj na razie, to też. Damy radę to, czy zgnije? Zgnije niestety. Mamy jeszcze jeden rajd. Sobie ten rajd sobie odeprzemy i na tym sobie ten odcinek zakończymy już. A, zobaczymy, czy idą do nas od razu, czy chwilę będą czekać, ale chyba czekają jeszcze. Dobra, zaczynają, widzę. Za szybko zjest to mięsko, idziemy się bronić. Widzę, że jesteś mega głodny. To jeszcze drugi jest taki, ty. O, ty też musisz zjeść, widzę. Konsum. Ty już tutaj idzie się bronić. Jakie strzały najpierw będą ci potrzebne? Myślę, że... Głuchowe są trochę lepsze, może. Stań tutaj. Gdzie leci? Dobra, jak tam drugi mój? Ty strzelasz. Dobra, zjedz to szybko. Gdzie lecisz? Też idziesz się bronić, nie? Też idziesz pomóc. Dobra, pierwszy już wpadł na minę. A ten tam bije jakiś sarkowak, widzę, niech bije. Oho, ten tutaj chce. Dobra, niech to psuje. Myślę, że nam nie będzie tutaj bardzo to przeszkadzało. Jak to wyjdzie, to go zabijemy zaraz. I kto mi się dobrze bije na piąchy? Ty. Zostawi siekierkę i chodź tutaj bliżej. Tu tak widzicie, są też bronie różne. W sumie nie mam jeszcze żadnej broni, mam siekierę. Ona się całkiem dobrze sprawdza jako broń też. Ale mam stół taki właśnie na budowę, więc zaraz sobie też wybudujemy. Dobra, idzie tutaj. Dobra, ty tak stań, żebyś też mógł strzelać. Ale czemu go bije z piąchę? A, widzę, że wyrzucił siekierę.
trafem też można nieźle go zranić. Czekaj, czy ty przypadkiem strzeliłeś teraz mojego? Odsuń się. No, pięknie dostał. Mam jakieś w ogóle rany, czy nie? Oprócz tego, że wszyscy mają... Otruł się, bo za pełno surowe mięso. Oprócz tego, że wszyscy widzę, że są przegrzani, no ale to sobie z tym już poradzimy w następnym odcinku. Jego szybko trzeba rozebrać. Zyskać z niego ciuszki. O, mam jeszcze tarczę. Dobra, ja na tym sobie ten odcinek zakończymy. Także dzięki wielkie za uwagę. Do zobaczenia. Cześć.